Okej, dobra. Wreszcie skończyłam szkic sukienki. O nie! Ach, to moja ulubiona koszula. Musimy porozmawiać. Nie spytam o gumę do rzucia, ale o to, jak mi to wynagrodzisz. Nowym projektem? Będę tak pomocny, że mi wybaczysz. I upiorę wszystkie ciuchy w domu. Zgoda. I wygoogluj usuwanie gumy z koszuli. Dzisiaj powstrzymamy Sama przed niszczeniem moich ubrań. Chyba coś słyszę. Dźwięk dochodzi stąd? Sam! Eureka! Kto? Moja teoria się sprawdziła! Czy ona ma związek z moją koszulą? Tak! Guma nie lubi zimna, więc musimy ją schłodzić i bum! Koszula czysta jak ze sklepu! Faktycznie! Dobra robota! Tych sposobów jest więcej! Można użyć żelazka, suszarki albo taśmy! Fajnie, ale umówiliśmy się, że mi pomożesz! Z przyjemnością! I upierzesz resztę ubrań! Właśnie, a propos prania! Wróćmy do pracy! Teraz zaprojektujemy labirynt, w którym gumy Sama będą się toczyć! Posegreguj ubrania według koloru i ubierz je oddzielnie! Inaczej się zafarbują! Dobrze, dobrze! Niektóre są zabrudzone Nutellą. Trzeba je najpierw umyć przed włożeniem do pralki. Może najpierw pomogę ci w pracy? Poradzę sobie. Skup się na praniu. Pranie to nuda. Praca jest fajna. Wszystko może być fajne. Uważajcie z gorącym klejem. Poproście dorosłych o pomoc. To kwestia kreatywnego podejścia. Wszelka rutyna może stać się interesująca. Nawet pranie? Kupuję tego. Ależ oczywiście. Jesteś słynnym, kreatywnym szlamikiem. Pogłówkuj trochę i wpadniesz na jakiś ciekawy pomysł. Kreatywny, kreatywny, kreatywny! Brzmisz, jakbyś przywoływał ducha. Boję się. A niech mnie! No tak! Proste i genialne. W moim stylu. Nigdy w ciebie nie wątpiłam. Jesteś bardzo kreatywny. Prawie zrobiliśmy korpus naszego automatu. Ciach? Wygląda jak labirynt. Zawsze marzyłam o błądzeniu w tajemniczym labiryncie. Te emocje. Cieszę się, że Sam wpadł na ten pomysł z praniem. Ale coś tu podejrzanie cicho. Dziwne. Kreatywne pranie? Łatwizna. Już? To jeszcze bardziej podejrzane. Nic się nie bój. Jestem kreatywny. No dobra. Uważajcie podczas pracy z szydełkiem. Tutaj włożymy kawałek rurki kartonowej. Na nią wycięliśmy ten otwór. Sam, jak poradziłeś sobie z ubraniami? Wyrzuciłem je! Co? Żartuję! Bardzo śmieszne. To był sarkazm, jakbyś się zastanawiał. Stryk? Daj spokój, to było śmieszne! Cóż, nabrałeś mnie. W każdym razie, nie zmieniaj tematu. Co zrobiłeś z ubraniami? Włożyłem do zamrażarki. Chyba wiem po co, ale i tak zapytam. Guma odpadła w zimnie, więc reszta plan też upadnie. Tak jak myślałam. Dobra, powiedzmy, że zrobiłeś pranie. Teraz pomóż mi w pracy. Do usług. Zrób koło do naszego automatu. Chwila. Koło już gotowe. Patrzcie, jakie fajne mu wyszło. Dzięki niemu gumy będą wpadały do automatu. Jesteś lepszy w pracy niż w praniu. Ty też! Uważaj na słowa, panie kreatywne pranie. Piorę ciuchy tak dobrze, że po wyjęciu z pralki wyglądają jak nowe. Chcesz powiedzieć, że nie nadaje się do prania? Nie chcę, a mówię wyraźnie. Nie nadajesz się do prania czegokolwiek. Musisz się z tym pogodzić i przyznać, że nie jesteś idealny. Pożałujesz swoich słów, gdy ujrzysz moje umiejętności! Tak, tak. Główna część automatu musi być przezroczysta. Dlatego przykleimy plexiglas do korpusu. Po
Powiedz, dlaczego twoje umiejętności są takie wybitne? Wow! Dzięki moim sztuczkom uprałem twoją koszulę w zamrażarce! Niech zgadnę. Później włożysz je do pieca, żeby ogień wypalił plamy. Żartuj sobie ile chcesz. Jeszcze się zdziwisz, jak zobaczysz czyste ciuchy. Wow, może jeszcze je uprasujesz? Może uprasuję. I tak się zdziwisz. Ta sztuczka nazywa się manipulacyjny perfekcjonizm. Niezła nazwa, co? Sama wymyśliłam. Muszę powiedzieć Samowi, że nie jest we wszystkim idealny i już. Jak inaczej zmusić go do prania? Nasz automat będzie działał dzięki temu kółku. Mocujemy je na korpusie i zrobimy drugie, mniejsze. O takie. Idealne! Idealnie czyste ubrania! Wow, Sam! Czy ty właśnie... Tak, jestem świetny! Wiem! Wracajmy do pracy! Pranie zrobione i praca w rek! Ktoś tu jest super! Ciekawe kto? Kolejny manipulacyjny perfekcjonizm? Co? Skąd wiedziałeś? Proste. Posłużyłem się moją szlamikową techniką dedukcji. Nie słyszałam o niej. Powiedz coś więcej. Myślisz, że się ze wszystkim zdradzę? Naiwna jesteś. Zostawcie łapkę, jeśli chcecie posłuchać o tej technice. Im więcej łapek, tym szybciej nam powie. Prawda, Sam? Proszę bardzo. W sumie to teraz ci o niej opowiem. Wow, bardzo się cieszę. Ale czemu tak nagle? Byłaś dobra, gdy uświniłem koszulę gumą. Już dawno o tym zapomniałam. Opowiedz mi o swojej technice. Chętnie nauczę się czegoś nowego. To mnie inspiruje do tworzenia nowych strojów. A tu będą gumy do rzucia. Pierwsza zasada to zwracać uwagę na szczegóły. To tak jak w modzie. Tworzą właściwy look i nadają mu charakteru. Jakie szczegóły wydały moją maleńką manipulacyjkę? Maleńką? Uprałem, upracowałem i złożyłem mnóstwo ciuchów. Teraz zrobimy fajny szyb na gumę. Coś jak zjeżdżanie w parku wodnym. Opowiesz mi więcej o swojej dedukcji? Jestem bardzo ciekawa, Sami. Bardzo ważne są słowa, które się mówi. Powiedziałaś dobra kilka razy. No i? To zwykłe słowo. Co to znaczy? Chciałaś tak przemówić do mojego wewnętrznego perfekcjonisty. Interesujące. Mów dalej. Po drugie, uwydatnianie. Nie słyszałam o tym. Wytłumacz, proszę. Jestem w szoku. Gdy udowadniałem, że zrobię pranie, spytałaś, może jeszcze je uprasujesz? Cel był w tym taki, żebym dodatkowo uprasował ciuchy zaraz po praniu. Wow, jesteś spostrzegawczy. To klucz w mojej dedukcji. Jest jeszcze coś. Zamieniam się w słuch. To mowa ciała. Wow, wyjaśnij. Gdy mówiłaś, że się nie nadaje do prania, ruszyłaś łokciem w bok i spojrzałaś w prawy górny róg. Czyli mi nie wierzyłaś, ale powiedziałaś to celowo, żebym udowodnił, że potrafię. Bardzo imponujące. Widzisz, moja dedukcja jest najlepsza do wykrycia manipulacji. Ja też będę z tego korzystać. Dzięki, Sam. Teraz możesz rzuć swoje gumy, a moje ciuchy będą czyste. Ale Su, mówiłaś, że zapomniałaś! No i je uprałem! Żartuję, spisałeś się. Wszystko uprałeś i pomogłeś mi w pracy. Dzięki! Patrzcie, jaka zabawa, gdy kieruje się gumę do rzucia w stronę wyjścia z labiryntu. Pewnie nie uwierzysz, jak powiem, że wyżuję wszystkie gumy! O nie, nie tym razem. Wiem już, jak wykryć manipulację. O co ci chodzi? Najpierw mówisz, pewnie nie uwierzysz, żeby obudzić mojego wewnętrznego perfekcjonistę. Potem rzucasz mi wyzwanie, mówiąc, że z łatwością wyżujesz wszystkie gumy.
A gdy kończyłeś mówić, przechyliłeś się w prawo, co dowodzi twoich intencji. Nie nabierzesz mnie. I po co mi to było? Już nigdy więcej nie zdradzę swoich sekretów! Dobrze. Zasłużyłeś na swoją gumę. Podobało wam się budowanie automatu? Zostawcie łapcie. Subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. Pa, pa, kochani. Muszę przyznać, że bardzo martwi mnie ta dewaluacja waluty. Mimo, że kurs dolara jest stabilny. Co się dzieje, Sami? Droga koleżanko, zaoszczędziłam nieco i myślę, gdzie tu zainwestować. Ciekawe. Nie chcę inwestować w żadne podejrzane biznesy czy jakieś słabe start-upy. Mam jedną opcję na oku, ale martwi mnie stopa zwrotu. A co powiesz na zwrot w gumkach, kulkach? Muszę przyznać, że brzmi obiecująco. Jestem gotów dobić z tobą targu nawet w tej chwili. W takim razie przygotuj się do zainwestowania w owce skarbonkę. Do dzieła! Czuję, że to będzie dobra, długofalowa inwestycja. Hej kochani, dzisiaj będziemy robić fajny automat w kształcie owcy wydający gumy kulki. Świetna stopa zwrotu! Banki powinny brać to pod uwagę. Przygotowałam już kilka szablonów. 5 zakładek z otworami na brzegach. Jesteś pewna, że gumy zmieszczą się i nie utkną w otworach? Tak, Sami. Obrysowałam gumę na tekturze, zanim wycięłam otwór. Jest nawet większy. Teraz nanosimy trochę kleju na każdą zakładkę. I odrobinę magii. Hop! No i gotowe. Jestem pod wrażeniem. Ale nie do końca widzę tu te owce, Su. Cierpliwości, Sam. W końcu jesteś inwestorem. Mamy taką konstrukcję. Guma kulka przejdzie bez problemu. Pora na kolejny mechanizm. Wkładamy ostry patyczek mniej więcej w środek. I odcinamy jego końce. O tak, gotowe. Zrobiłam też podobny szablon, z tym, że nie jest on na gumę, tylko monety. A co to za różnica? Na końcu znajduje się okrągły otwór i zagięta pod kątem tektura, żeby monety szybko wpadały. Pora zrobić owce. Musimy wyciąć podstawę z tektury. Pomożesz mi, Sami? Bez problemu radzę sobie z finansami. Myślisz, że nie podołam tekturze? Nie wątpię w to. Weź wszystko, co ci potrzeba i sprawdź wymiary w zeszycie. Tak jest, szefowo. Aj, nie teraz. Dlaczego? Nie mogę zacząć, jeśli nie dostanę łapki w górę. A więc? No, od razu lepiej. Zabieram się za wycinanie. Ja w międzyczasie skończę mechanizm. Włożymy tekturę w tę drewnianą ramkę. I zabezpieczymy super glue. Tutaj i tu. Łatwizna. Teraz możemy połączyć oba elementy, czyli część na gumy kulki i część na monety, aby stworzyć jeden mechanizm. Ta-dam! Konstrukcja jest gotowa. Dobrze, Su. Moje pieniądze się materializują. Nie rozumiem. Wyciąłeś ścianki do naszej owcy skarbonki? Właśnie o tym mówię. Proszę. Tu jest pierwsza, tu druga, a tu trzecia. I kilka innych elementów. Świetnie, Sami. Obróć się na chwilę. Coś ci pokażę. Co takiego? No już. Udoskonaliłam twoje dzieło. Całkiem, całkiem. Skończmy ten element, żeby wszystko było idealnie. Kolejna ścianka. Dzięki. Dobrze. Teraz musimy zrobić mechanizm główny naszej konstrukcji. To będzie wypychało gumy kulki. Zwróćcie uwagę, że pozbyliśmy się górnej warstwy tektury. Trochę jak koniki. Nazwijmy to konikami zwrotu. Mamy też kilka drewnianych części. Przyklejmy je do siebie. Bardzo ostrożnie. A teraz to. To podstawa naszego mechanizmu. Taki trochę mózg owcy, który będzie wykonywał całą robotę. W pewien sposób, ale masz bujną wyobraźnię. No raczej. Interesant chodzi o kreatywność. Wróćmy do naszej owcy skarbonki. Dodam mały drewniany uchwyt na gumkę recepturkę. I przykleję go do głównej konstrukcji.
mechanizm, dobrze? Idealnie. Musimy go przymocować w tym miejscu. W tym specjalnym otworze. To po to był nam potrzebny. Wyczuwam to duży zwrot. Tu, zajrzałam do twoich notatek i zrobiłem nieco więcej, niż mnie prosiłaś. Wyciąłem szablony patyczków. Sami jesteś wspaniały. W takim razie szybko je przykleję. Chcę tylko pomóc. Wobec tego użyję trochę magii. Kochani, ostatni element mocujemy w ten sposób. O tak! A tu kładziemy platformę z tektury. I wkładamy patyczki. Będą one wypychać nasz mechanizm. Jeszcze mały kawałek na górę. I... chodź! Sam, o co ci chodzi? Sorry, nic nie poradzę. Po co ci te recepturki? Na banknoty? Nie popędzaj mnie. Została nam jeszcze jedna rzecz. Recepturka z jednej strony naszej skarbonki. Przyklejmy w tym miejscu taki element. I jeszcze jeden. Ale skomplikowany mechanizm. Teraz załóżmy na nie recepturkę, która swoją drogą boli, jak się nią oberwie. Sorka, już tak nie zrobię. Sprawdzimy, czy mechanizm działa? Pewnie. Wrzućmy do środka gumę kulkę. Wkładamy monetę, wciskamy tutaj i dostajemy natychmiastowy zwrot. Idealnie. Czyli zostało nam tylko ozdobić go, żeby wyglądał jak obca. Zgadza się. Teraz się tym zajmiemy. Mam dla ciebie zadanie. Gotów. Ale najpierw musimy przykryć mechanizm tekturą także i z tej strony. O tak. I jeszcze to. I recepturka w tym miejscu. Teraz potrzebne nam są tekturowe okręgi. Najpierw wycinamy koło i otwór na mechanizm. Musimy zrobić jeszcze 7 podobnych elementów i je przykleić. Dasz radę? To prostsze niż stopa inflacji. Już to ogarniam. A ja w międzyczasie zajmę się owcą. Czas sprawić, by nasza skarbonka wyglądała jak owca. Narysowałam już kontur głowy na tekturze. Bądźcie ostrożni w trakcie używania nożyka. Powoli wycinamy kształt. Jak widać, specjalnie narysowałam większe uszy. Wełnę zrobiłam z takiego materiału. Podoba wam się? Idzie sam. Nie wierzę, że już skończył. Musiałem przypomnieć sobie kilka formuł i technik, ale jestem gotów, żeby przedstawić ci moje dzieło. Świetna robota, Sami. Teraz przyklejamy głowę. Patrzcie, skarbonka zaczyna wyglądać jak prawdziwa owca. Coś mi to przypomina. Nie myłem tymczasem wczoraj podłogi? Być może. To taki specjalny materiał. Pora ubrać naszą owcę, żeby nie było jej zimno. Oto sekret. Przyszyłam zamek, żeby można było dodawać gumy. Wygląda jak jakiś głośnik bezprzewodowy. Pamiętaj, że to owca, a nie wełniany głośnik. Do tego ma nogi. Przyklejmy je. Przykleiłem już drugą, trzecią i czwartą. Pospieszmy się. Nie mogę się już doczekać. Spokojnie, musimy ją jeszcze pomalować. Zmieszam kolory. Dobra, ja za ten czas zrobię coś innego. Z drogi nadchodzi wybitny dekorator. Gotowe. Ja też skończyłem. Mam nawet oczy i nos. Tak szybko? Czas to pieniądz. Nie można go marnować. A więc wystarczy je tylko przykleić. Moje oszczędności muszą gdzieś zostać ulokowane. A dusza pragnie dobrego zwrotu, więc pospiesz się proszę. Już pierwszą monetę. Dobrze.
Mam, trzymaj więcej monet. Chcę to zobaczyć. I kolejna. Każdy zwrot jest na wagę złota. Trochę cię chyba ponosi. Dobra, później wrzucę resztę. Lepiej je na razie zaoszczędzić. Ale ten zwrot wykorzystam teraz. Dzięki za obecność, kochani. Spróbujcie wykonać podobną skarbonkę. Polecam! Nie będziecie żałować. Ale najpierw subskrybujcie kanał i zanim naciśniecie nos owcy, klikajcie dzwoneczek. Tak patrzę na te owce i przypomniało mi się, że czas coś wrzucić na ząb. Może swój dzisiejszy zwrot? Smacznego, kochani. Pa, pa! Ale o co chodzi? Normalnie nie uwierzysz! Czekaj, czekaj! To nie była notatka od Sama z przyszłości! Po prostu chciałaś czekoladki! Nieźle tu, nieźle! Sam, bez urazy! Chciałam ci zasugerować nowy projekt, który zrobimy! To będzie wehikuł czasu? Nie, ale za chwilę zobaczysz! Cześć! Gotowi na nowy, świetny projekt? Pokolorowałam już wszystkie części. Wow! Czyli robimy wehikuł czasu? Nie! To będzie automat wydający czekoladowe monety. Skąd pomysł na wehikuł czasu? Dzięki tej części będziemy widzieć toczące się czekoladki. Przykleimy ją do tektury gorącym klejem. Poproście dorosłego o pomoc. Przyznaj, Su, że też chciałabyś taki mieć. No pewnie, żebym chciała. Można cofnąć się w czasie i zrobić to i owo. Albo przenieść się w przyszłość i szybciej coś zrobić. Nie miałam czasu, żeby wszystko dokończyć. Wow, super! No, nic dziwnego. Masz, przyniosłem, żebyś niczego nie zapomniała. Dzięki, Sam. Byłabym wydajniejsza dzięki wehikułowi czasu. Ja bym znacznie lepiej wykorzystał swój wehikuł czasu. A co jest złego w tym, co mówię? To dobre zarządzanie czasem. Cofnąć się w przeszłość, żeby poznawać gary? Fascynujące. Ja bym jadł Nutellę w nieskończoność. Zaraz, jak zamierzasz to zrobić? Tylko pomyśl. Kończysz słoik Nutelli? Cofasz się w czasie. Dajcie łapcie, jeśli też byście to robili. A tak na serio, podróż w czasie wymaga przygotowań. O, każdy tak mówi. Co w tym trudnego? Wsiadasz i lecisz. A myślisz, że to tak łatwe jak mycie zębów? Zrobiliśmy górną część naszych drzwiczek. Do zrobienia niższej przyda się nam moneta. Fajnie by było codziennie skakać w przyszłość, gdzie zęby są już umyte. Żebyś mógł znowu ubrudzić je czekoladą. Jeszcze Oreo, Nutella, lody, gofry. To się chyba nie kończy. Janeczki, płatki czekoladowe, płatki miodowe. Dzięki tej ruchomej części czekoladowe monety będą wpadały do maszyny. Właśnie tak. Nieźle, nie? Spaghetti, serowe kuleczki, krakersy. Skończ już. Uwielbiam wszystkie przekąski. Drzwiczki będą działać dzięki tym gumkom recepturkom. Wow, wygląda jak portal czasu. A byłeś już w takim portalu, że tak mówisz? A jeśli tak, to czemu nie zabrałeś mnie ze sobą? Nie trzeba widzieć portalu, żeby wiedzieć, jak wygląda.
wystarczy oglądać filmy, jak ja. A, prawdziwy z ciebie ekspert. Żebyś wiedziała. Drzwi będą działać tak. Będą popychać monety prosto do automatu. Nie wiedziałam, że lubisz łowić ryby. O czym ty mówisz, Sam? Za bardzo interesuję się modą. Nie mam czasu na łowienie ryb. Teraz przyda się ten sznurek. Dzięki niemu będziemy mogli poruszać się naszymi drzwiczkami. Zarzucić wędkę, siedzieć na kamieniu i podziwiać zachód słońca. A jak czas leci. Uf. Odetnijmy wystające części patyczków i wzmocnijmy całość klejem. Nasz mechanizm na monety jest już gotowy. Okej. Sam marzy o wędkowaniu, a my zrobimy korpus naszego automatu. Subskrybujcie nasz kanał i klikajcie dzwonek. Nie przegapicie nowości. Zrobiłeś już część, o którą prosiłam? Cisza, spokój, słychać szum fal i wtedy spławik się rusza. Myślę, że Sam właśnie znalazł nową pasję. Wyobraź sobie, że nie zauważyłem, jak czas minął. To prawie jak podróż w czasie. Spójrzcie, jaki Sam zrobił uchwyt do naszego automatu. Przyklejamy tutaj. Proszę bardzo. Teraz robimy mechanizm, który będzie popychał czekoladki do automatu. To dziwne. Czasem nie zauważasz, jak szybko czas leci, a czasem kilka minut trwa wieczność. No, wiem, ale to zależy, co się robi. Na przykład podczas pracy nie zauważyłam, ile czasu minęło. Tak samo jak się czyta komiksy Marvela. Otwierasz komiks i bum! W jednej chwili jesteś na końcu. Dlatego dobrze mieć hobby. Moje to majsterkowanie i moda. Ale jestem otwarta na coś nowego. Nawet łowienie ryb brzmi fajnie. Teraz przyklejamy tę część do korpusu. Su, zrobimy wehikuł czasu następnym razem? Mam już pomysł na projekt. To za mało na podróż w czasie. Ostrożnie odcinamy te części. Patrzcie, gdy ciągnę za sznurek, mechanizm się aktywuje. Świetnie. Czemu wątpisz, że możemy zrobić najlepszy wehikuł czasu? Nie skończyliśmy jeszcze tego projektu. Najpierw musisz zrobić szczegółowy plan wehikułu czasu. Szczegółowy plan? Łatwiejna. Korpus jest gotowy. Możemy przejść do następnego kroku. Teraz zrobimy dźwignię, która będzie aktywować automat. Poproście dorosłego o pomoc na tym etapie. I co Sam? Przekonałam cię, że nawet robienie planu wehikułu czasu jest trudne? Jak zwykle mnie nie doceniasz. Zrobiłem plan i uwzględniłem każdy szczegół. Tak szybko? Jak więc zamierzasz podróżować w czasie? To proste i genialne. Brzmi obiecująco. Swoją drogą robimy bazę na dźwignię aktywującą nasz automat. No to opowiedz mi o swoim genialnym planie. Dobra, weźmiemy dużo gofrów i posmarujemy Nutellą. Na pewno mówimy o podróżach w czasie? Daj mi skończyć! Posmarujemy Nutellą. Potem, to ważne, ustawimy kamerę tuż obok talerza. Pogubiłam się. Kiedy przejdziesz do budowania wehikułu czasu? Słuchaj, rzesz mnie! Postawimy kamerę, żeby zobaczyć, gdzie się podziały gofry. Przyklejamy dźwignię do korpusu automatu. Wkładamy dźwignię w gumkę i otwór i kleimy bazę. Zapamiętałaś nasz plan? W ten sposób rozgryziemy technikę podróży w czasie i na tej podstawie zbudujemy wehikuł. Muszę cię rozczarować, ale gofry nie podróżują w czasie. Co? Jak to nie podróżują w czasie? W takim razie czemu za każdym razem, gdy zaczynam jeść, to talerz jest pełny, a chwilę później pusty? To proste. Lubisz gofry tak bardzo, że nie zauważasz, kiedy je zjadasz. No nie wiem. To do mnie nie przemawia. Chyba się nie skupiasz za bardzo. Jak uważasz? Musisz jeszcze dopracować swój plan. Nasz automat jest gotowy. Może dodamy jakieś ozdoby? Dobry pomysł, Sam. Tada! Dodamy więcej złotych części? Proszę,
Jeszcze czekoladowa moneta. No pewnie. W końcu robimy to dla nich. Pora wypełnić automat czekoladkami. A, to moja ulubiona część! Teraz twoje monety będą w naszym super automacie. Wszystko gotowe. Dajcie łapcie i kliknijcie dzwoneczek, jeśli wam się podobało. Gotowy wyjąć pierwszą monetę z naszego automatu? A ja! No to proszę! Mam nadzieję, że dzięki nim obmyślisz projekt wehikułu czasu. No pewnie! To będzie najpotężniejszy wehikuł czasu! A ja nabiorę pomysłów na stylowe ciuchy. Jeszcze jedną poproszę. Proszę bardzo. Spójrzcie, jaki fajny automat nam wyszedł. Dajcie łapki i subskrybuj... Jeszcze jedną. O, wybacz, ale już się skończyły. Widzisz? Mówiłem, że uciekają przede mną w przyszłość. Dlaczego tak szybko znikają? Muszę pilnie zbudować wehikuł czasu. W każdym razie dajcie łapki i subskrybujcie nasz kanał. Klikajcie też dzwoneczek. Pa, pa!